Chciałbym z wami dzisiaj przypatrzyć się tym wersetom z Księgi Izajasza z 11 i 12 rozdziału jako przykładom czy przykładowi tego, o czym mówił Izajasz w związku z przyszłością, w związku z tym, co się wydarzy, w związku z tym, co zapowiadał, co czeka naród izraelski, ale też co czeka inne narody. Bo przyszłość, którą widział Izajasz dla narodu izraelskiego, to była dobra przyszłość. To była przyszłość wielkiej chwały, tego co dobre. Natomiast ten temat każdy z nas gdzieś tam rozważa, co przyniesie przyszłość. Prawda? To każdy z nas się zastanawia. I teraz możemy sobie odpowiedzieć na to, no to zależy od tego, jak daleko sięgamy w przyszłość. Jak żartując, już można powiedzieć, że za kilka godzin w przyszłości to, co przyszłość nam przyniesie, to prawdopodobnie obiad. Natomiast jeżeli sięgamy dwa miesiące w przód, no to może wakacje się rozpoczną w przyszłość. Tak? Jeżeli kilka miesięcy w przód, to może ktoś rozpocznie studia i tak dalej, i tak dalej. Można by się zastanawiać. Czasami się boimy tego, co przyniesie przyszłość, bo nie kontrolujemy wydarzeń, nie mamy na nie wpływu. Czasami nasze wyobrażenia o przyszłości są takim marzeniem, jest takim życzeniem, że chciałbym, żeby tak było, marzę o tym, żeby tak było, albo mam ambicje, żeby to osiągnąć czy tamto zrealizować. A czasem nasze wyobrażenie o przyszłości, nasza nadzieja związana z przyszłością opiera się na tym, co usłyszeliśmy od Boga, na Jego obietnicy, na Jego słowie. I właśnie to, co Izajasz usłyszał od Boga, to, co zobaczył, co dane mu było zobaczyć, odnośnie przyszłości narodu izraelskiego jest czymś, co napełniło go radością. Bo zobaczcie, on mówi z perspektywy człowieka, który żył w VIII wieku przed naszą erą, 700 lata przed naszą erą. I to, co tutaj na początku tego 11 rozdziału czytamy, z pnia Jessego wyrośnie gałązka, pęd wyjdzie z jego korzeni, Duch Pana spocznie na nim, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co zobaczą oczy, nie będzie wydawał wyroków według tego, co usłyszą uszy, lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie, zgodnie z prawem obroni uciśnionych w kraju. Rózgą swoich ust uderzy ziemię, tchnieniem warg zabije niegodziwego. I to... Dzisiaj każdy z nas, kto czyta Biblię, rozumie, że są to słowa skierowane do... są to słowa Izajasza, które on mówi, czy wypowiada o Mesjaszu, o Jezusie z Nazaretu, który właśnie przyszedł i był z pokolenia Dawida. A dlaczego Dawida? Skąd się wzięło właśnie to imię Jessego? Może pamiętacie historię biblijną związaną z Rut, która była Moabitką, która razem z Noemi, po tym jak umarł mąż Noemi i jej dwaj synowie umarli, Noemi stwierdziła, że powróci do Izraela i powróciła ze swoją synową Rut. I ta synowa poznała Boaza, Boaz stał się jej mężem i urodził się im syn. I sąsiadki, którzy to widzieli, mówiły tak, to z Księgi Rut 4,17 możemy tak czytać, a sąsiadki nadały mu imię, powiadając, Noemi narodził się syn, chociaż de facto to był wnuk, i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isaiego, który był ojcem Dawida. I widać tutaj to, co Izajasz mówi o rózce, czy z pnia Jessego wyrośnie gałązka, właśnie nawiązuje do ojca Dawida, do tego, który był ojcem tego wielkiego króla Dawida i z pokolenia Dawida właśnie narodził się Mesjasz. Dla Izajasza, tak jak powiedziałem na początku,
nabożeństwa to było patrzenie w przód. To było ileś lat, ileś wieków, nie wiadomo dokładnie ile, ale to była informacja, zapowiedź tego, co się stanie, tego, co Bóg uczyni dla tego narodu. Zobaczcie, że on mówi tutaj o Jezusie, na którym Duch Pana spocznie. Czytamy w tym drugim wersecie. Duch Pana spocznie na nim, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana. I pamiętamy, jak się dokonał chrzest Jezusa, jak wstąpił Duch Święty na Jezusa i spoczął na nim. Wtedy to było w postaci gołębicy, ale później właśnie od tego momentu rozpoczęła się taka publiczna działalność Chrystusa, Jego zwiastowanie Ewangelii o Królestwie, zwiastowanie, wezwanie do upamiętania Jego czyny związane z mocą. I ilekroć ludzie przychodzili do Niego, ilekroć faryzeusze czy inni chcieli złapać Go na jakimś słowie, na jakimś upadku, nie udawało im się, bo właśnie był w Nim Duch Pana, mądrości i rozumu. I to, co tutaj czytamy w tych słowach Izajasza, później znalazło wypełnienie w Ewangeliach. Jeżeli popatrzymy na to tak, powiedzmy, dosłownie wręcz, upodoba sobie w bojaźni Pana. Jeżeli otworzymy Ewangelię Jana na 4 rozdziale, kiedy Jezus rozmawia z kobietą z Samarii, to w tym 4 rozdziale jest też zapisane jego rozmowa z jego uczniami. I ci się dziwią, że on nic nie jadł. I Jezus do nich mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. W Ewangeliach też czytamy, chociażby w Ewangelii Łukasza, jak faryzeusze próbowali złapać Jezusa na słowie, żeby zastawić na jego pułapkę. Przyszli do niego i mówią, nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz i nie masz względu na osobę. Zauważcie, że oni to widzieli, że Jezus nie kieruje się tym, żeby zyskać jakiś rozgłos, zyskać jakiś poklask czy uznanie u ludzi, tylko kieruje się sprawiedliwością. Nawet jeżeli podeszli do Niego w taki sposób, to oni tak naprawdę powiedzieli tutaj prawdę i mówi, czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie. Oni widzieli to, co Izajasz tutaj zapowiedział, że nie będzie sądził według tego, co zobaczą oczy, nie będzie wydawał wyroków według tego, co usłyszą uszy, lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie, zgodnie z prawem. I to się stało. Tak samo, jeżeli sięgniemy po listy apostoła Pawła, prawdopodobnie w liście do Tesaloniczan apostoł Paweł właśnie sięgnął do tego 11 rozdziału Izajasza, kiedy pisał Tesaloniczanom, że w momencie, kiedy przyjdzie Antychryst, to też tak a propos tego, co przyniesie przyszłość, to w zależności od tego, jak daleko w przyszłość sięgamy, to mamy w piśmie powiedziane, że w którymś momencie przyjdzie ten Antychryst. I apostoł Paweł pisze Tesaloniczanom w 2 rozdziale, 8 wersecie, a kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony, właśnie ten mąż bezprawia. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. I tutaj czytamy, sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, wierność. W 4 wersecie. Rózgą swoich ust uderzy ziemię, tchnieniem warg zabije niegodziwego. Zauważcie, jak to się wypełnia, jak to się dopełnia i tłumaczy to, co Bóg uczynił w Chrystusie, co jest zapisane, co tak naprawdę każdy z nas ma przed sobą czarno na białe, jako Boże dzieło, jako coś, co Bóg zapowiadał i zrealizował. I jeszcze coś, co sięga w przód. Coś, co jeszcze Bóg uczyni właśnie w Chrystusie. Dlatego chciałem właśnie zwrócić naszą uwagę na to, żebyśmy mieli taką perspektywę na to, co Bóg czyni i żyli z tą perspektywą dzisiaj. Że my, żyjąc w
w tym miejscu, w tym czasie, w takich okolicznościach, jakim nam zostały dane, żyjemy jako ludzie mający perspektywę ukształtowaną przez Boże Słowo, ukształtowane przez Boże obietnice, żebyśmy nie dali się jakoś zmanewrować w taki sposób, żeby albo bać się przeraźliwie tej przyszłości, albo nie wiedzieć, co będzie, albo nie zważać w ogóle na to, co Bóg zapowiedział, tylko żebyśmy byli przygotowani, mądrzy, w jakiś sposób wyposażeni na te wszystkie okoliczności, które przychodzi nam w życiu, którym przychodzi, no, przeżywać, tak, dziękuję, które nam przychodzi przeżywać. Bo naszą nadrzędną taką nadzieją, która nam towarzyszy w tym wszystkim, co przeżywamy, i w tym wszystkim, co przeżywamy dobrego, i w tym wszystkim, co przeżywamy negatywnego, jest to, że Bóg wypełni swoje słowo. I teraz jak brzmi to słowo dla Jego ludu? Co będzie dla Jego ludu? No tutaj o tej latorośli z korzenia Jessego, to jest zapowiedź tego, że przyjdzie ktoś, kto będzie sprawiedliwy, ktoś, kto będzie prawy, ktoś, kto będzie tak sądził ludzi i zapanuje prawo, zapanuje to, co jest, co wynika ze sprawiedliwości. Nie będzie już takiej, powiedzmy, bezkarnej nieprawości, wyniosłości, tylko będą rzeczy poustawiane tak, jak powinny być. Oparte na prawie, oparte na praworządności, bo ten, który tak przyjdzie, który się objawi, właśnie ze sobą to przyniesie. Jezus właśnie w takich kategoriach nauczał o Jego Królestwie, o zasadach tego Królestwa, o tym, że się przybliżyło, o tym w końcu, że nadejdzie w Jego pełni, kiedy śmierć zostanie pokonana. Także czekamy jeszcze na ten moment. Natomiast widać już, że w Jezusie Bóg już wykonał część tego, co Izajasz zapowiedział, i czekamy dalej, czekamy na resztę wypełnienia Jego słów. Dalej, kiedy tutaj od 6 wersetu czytamy, wtedy wilk będzie przebywał z barankiem, lampart leżał razem z koźlęciem, ciele, młody lew, wół będą razem, mały chłopiec będzie je prowadził, krowa paść będzie się z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem. To się wydaje takie nie do pojęcia. Ten świat zwierzęcy, dzisiaj to są tutaj pokazani tacy naturalni wrogowie, jeden drugiego pożera po prostu, ale kiedy nadejdzie moment, kiedy nadejdzie ten moment w przyszłości, naturalni wrogowie przestaną być naturalnymi wrogami. Ten obraz tych zwierząt jest tutaj takim no po prostu obrazem, który ma nam uświadomić, że rzeczy się zmienią, że to będzie innego rodzaju rzeczywistość, innego rodzaju doświadczenie, że to, co dzisiaj jest normą, przestanie obowiązywać. I kolejność, czy taka rzecz dzieje się, jeżeli chodzi o narody. Zauważcie, kiedy czytamy tutaj, że nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Z poznania Pana wynika to, że naturalni wrogowie przestają być naturalnymi wrogami, że ludzie, którzy siebie krzywdzili, przestają siebie nawzajem krzywdzić. I zauważcie, że to poznanie Pana, jeżeli będzie, powiedzmy, ja z historii wybrałem tylko takie charakterystyczne rzeczy. Kiedyś jeden z pastorów opowiadał mi, że był na konferencji, na jednej konferencji byli ludzie właśnie, którzy poznali Pana, którzy pochodzili z Niemiec, z Polski, z Izraela i z Palestyny. I zauważcie, że jakiekolwiek byłyby zaszłości historyczne pomiędzy tymi narodami, Polakami, Niemcami, Żydami, Palestyńczykami, Polakami, Żydami, Niemcami, Żydami,
To wszystko w momencie, kiedy każdy z tych narodów, każdy z ludzi, którzy pochodzili z tych narodów, poznaje Pana, gdzieś tam odchodzi ta przeszłość na bok i ludzie chcą razem wielbić Pana. Chcą Go wywyższać, chcą oddać Mu chwałę, bo to jest ważniejsze, bo to się okazuje piękniejszym czymś niż te wszystkie doznane krzywdy i chęć zemsty i tego rodzaju rzeczy. Ale to jest możliwe właśnie, kiedy ziemia będzie pełna poznania Pana. Tak samo Bośniacy i Serbowie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja miałem wtedy 17 lat, kiedy zaczęła się ta okropna wojna tam na Bałkanach, kiedy ponad 100 tysięcy ludzi było po prostu zamordowanych. Sąsiedzi, którzy przez wiele lat żyli obok siebie, raptem skoczyli sobie do gardeł i Bośniacy zabijali Serbów, Serbowie zabijali Bośniaków i do tej pory rany, do tej pory niezgody, to jest straszne, co tam się w ciągu tych 3 lat, od 92 do 95 roku wydarzyło. Może nawet, ale nie wiem, czy nie straszniejsze, nawet wydarzyło się coś, co się wydarzyło w Rwandzie. Rwanda to jest miasto, państwo w Afryce, gdzie w 1994 roku od kwietnia do lipca jakiś amok opanował ludzi, którzy tam żyli. Tam żyły obok siebie dwa takie plemiona czarnoskórych ludzi, Tutsi i Hutu. I w którymś właśnie momencie Hutu zaatakowali po prostu ludzi z Tutsi i zginęło wtedy właściwie w sposób bestialski, bo kiedyś czytałem taki raport, ale nie doczytałem tego reportażu do końca, bo był zbyt wstrząsający. Ja po prostu te wszystkie obrazy, opisy, przeżycia ludzi, to było za dużo dla mnie, żeby doczytać to do końca. Ale po prostu jak przeczytałem, że był transport takim kontenerowcem maczet do rąbania tych bambusów. Oni wzięli te maczety i rąbali Tutsich. Także to było straszne i do tej pory jakieś tam traumy, jakiegoś tego rodzaju rzeczy tam są, ale też jednocześnie ludzie z tego wychodzić w momencie, kiedy przychodzą do Boga. W momencie, kiedy rzeczywiście w ich życiu pojawi się ktoś, kto jest Panem pokoju. Ktoś, kto jest ważniejszy niż to wszystko, co się wydarzyło. W którymś momencie Bóg wszystko, wszystkich nas we właściwy sposób osądzi i te wszystkie przestępstwa, niegodziwości, które się działy, również zostaną osądzone. I to powinno tak naprawdę każdemu z nas, który dzisiaj patrzy z jakimś takim niedowierzaniem na to, że bardzo wiele jest takich nieuczciwości, wykorzystywania jakichś tego rodzaju rzeczy, że to jest takie nie... No to trwa po prostu i cały czas tak będzie trwało. Nikt z tym nic nie zrobi. Na przykład z tym reżimem w Korei Północnej nikt nic nie robi, bo oni mają bombę atomową, no i nikt nic nie zrobi. A miliony ludzi głodują, miliony ludzi jest katowanych w więzieniach i cały świat, mając tego świadomość, nic nie robi. Prawda? Ale któregoś dnia w przyszłości przyjdzie sprawiedliwość. Któregoś dnia w przyszłości to wszystko znajdzie swoje właściwe miejsce. Prawda? Zostanie osądzone, zostanie zaprowadzony porządek oparty na prawie i na tym, co jest słuszne w Bożych oczach. Także co przyniesie przyszłość? No właśnie zależy, jak daleko będziemy szukać, jak daleko będziemy sięgać w przyszłość. Bo teraz zobaczcie, czytamy tutaj teraz w 10 wersecie na przykład. W tym dniu narody będą szukać korzenia Jessego, który zostanie wzniesiony jako sztandar dla ludów, a miejsce jego zamieszkania będzie sławne. I chciałoby się widzieć to, że narody szukają korzenia Jessego, prawda? Że szukają Jezusa, że pragną Jego poznania, że pragną tego, żeby żyć w Jego królestwie i pod Jego panowaniem. A się okazuje, że tak naprawdę narody odchodzą od Bożego prawa, odchodzą od Ewangelii.
Europa staje się postchrześcijańska, prawda? I prawa, które są wprowadzane, są takie, że bardziej szykanują chrześcijan. Teraz ostatnio, nie wiem, może śledzicie, w Stanach Zjednoczonych na przykład był taki dzień modlitwy, który organizuje prezydent co roku, taki dzień modlitwy. I prezydent Biden tak to zorganizował, że modlitwy nie zawierały słowa Bóg. To były jakieś takie modlitwy i niektórzy właśnie z tych takich ewangelicznych kręgów, pastorzy, kaznodzieje, tak jak Woody Bauham, oni mówią, że no to jest jakiegoś rodzaju zwiedzenie, które ta administracja obecna w Stanach Zjednoczonych do tego doprowadziła, że do modlitw, do prowadzenia modlitw, na przykład jak było wprowadzenie w urząd tego nowego prezydenta, to był powołany człowiek, który był po pierwsze z kościoła tak zwanego anglikańskiego, episkopalnego w tamtym środowisku, on się nazywa Kościół Episkopalny, ale był otwarcie zdeklarowanym gejem, byłym alkoholikiem, i był człowiekiem, który zostawił swoją żonę dla właśnie jakiegoś geja. I tego człowieka prezydent zaprosił do tego, żeby on modlił się w trakcie jego wprowadzenia w urząd. I on modlił się do Boga, którego nie nazwał Bogiem Jahwe, czy do Boga tego, jakiego modlą się chrześcijanie, tylko on chciał tak jakby wszystkich ogarnąć, że i powiedział, że modlimy się do Boga naszego zrozumienia. To znaczy do takiego Boga, jak każdy chce, jak każdy ma w myślach, a tak naprawdę to określenie pochodzi z programu 12 kroków anonimowego alkoholika, gdzie anonimowy alkoholik modli się do siły wyższej, jakkolwiek ją rozumie, żeby mu pomogła wyjść z alkoholu. Po prostu z uzależnienia. I teraz zauważcie, chciałoby się widzieć, że tak naprawdę narody lgną do Ewangelii, prawda, że po tych 20 wiekach od przyjścia Chrystusa, ale patrzymy na to, że jest w drugą stronę kierunek. W drugą stronę jest chęć narodów, żeby raczej chrześcijaństwo zepchnąć, żeby raczej chrześcijaństwo uznać za jakąś przeszłość, za jakiegoś rodzaju filozofię życia czy podejścia, która jest w ogóle nieadekwatna do teraźniejszości, do współczesności. Wyśmiać może ludzi, którzy chcą podążać za tym, jak w Biblii jest napisane. Przecież już teraz mówi się o tym, że no, instytucja małżeństwa, no jakie małżeństwo? Ludzie żyją ze sobą bez ślubu, prawda? I to, jak się patrzy na statystyki, no to jest, w kościołach również żyją niestety ludzie bez ślubu. I no to jest jakby jeden z takich aspektów. Ale inne są takie, no właśnie te prawodawstwo, które jest wprowadzane a propos aborcji, a propos LGBT i tak dalej, to wszystko gdzieś tam jest tak nacechowane taką pewnego rodzaju wrogością wręcz do Bożego Królestwa, do Bożego Prawa, do Bożego Rządu. Ale przyjdzie czas dalej w przyszłości, że narody zapragną. Dlatego, że Izajasz to mówi, w tym dniu narody będą szukać korzenia Jessego. Przyjdzie moment, że narody poznają, że narody zapragną poznać prawdziwego Boga, że będą chciały żyć pod Jego panowaniem. Dzisiaj można by w zasadzie powiedzieć to, co w liście do Tymoteusza, to co wcześniej mówiłem, podsumować z listu do Tymoteusza, 4:1 mówi: Duch zaś wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Ale Izajasz być może sięga dalej w przyszłość i sięga w taką przyszłość, która mówi, że narody zapragną przyjść do Boga i być z Nim, być pod Jego panowaniem, poznać Go, cieszyć się
tym, co Izraelici poznali, czego doświadczyli, poznać prawdziwego, żywego Boga. Właśnie następna część tego rozdziału mówi o Izraelitach, że ten naród doświadczy przemienionej sytuacji. Prawda? Oni doświadczą tak jakby takiego drugiego wyjścia z Egiptu. Tak jak w Egipcie ich sytuacja była, że byli niewolnikami, pracowali, byli zmuszani do tej niewolniczej, ciężkiej pracy i nie widzieli dla siebie ratunku, to tutaj mamy i Bóg zaingerował i sprawił, że oni byli w stanie wyjść z tej niewoli, wejść do ziemi obiecanej i być niezależnym, samodzielnym narodem. Tak samo tutaj, kiedy Izajasz patrzy na to, co się stanie z Izraelitami, prawda? I czytamy w 11 wersecie: w tym dniu Pan wyciągnie ponownie swoją rękę, aby wykupić resztę swojego ludu, która ocaleje z Asyrii i Egiptu i Patros, Kusz i Elamu, Sinaru, Hamatu i z wysp na morzu. Podniesie sztandar wobec narodów i zbierze wygnańców Izraela. No niektórzy z was tutaj śledzicie to, co się dzieje. Ta Alija, tak? Czy jak się nazywa Alija, dobrze pamiętam? To jest to określenie powrotu narodu izraelskiego do ich ziemi. To się dzieje, to już się dzieje dziesięciolecia. Już teraz mają problem, żeby się pomieścić wszyscy na terytorium Izraela. Natomiast to się dzieje z Rosji, z Polski, z Francji, z tych wszystkich narodów, które tutaj są ościenne. Żydzi dochodzą do wniosku, że wolą wrócić do siebie, wolą wrócić do swojego kraju. I wracają i są przyjmowani. I to się dzieje. Bóg podniósł sztandar i wezwał swój naród. I ten naród przybywa do ziemi izraelskiej i Bóg ma jakiś dalszy plan wobec niego. Tak jak i będziemy może świadkami tego, co się wydarzy, a może nie dożyjemy tego wszystkiego, co się ma wydarzyć. Natomiast to dzisiaj, jeżeli się człowiek przypatruje temu, co Izajasz mówił 27 wieków wcześniej, ma miejsce. Ma miejsce. Ten naród, który był przez ponad tysiąclecia rozproszony po wszystkich narodach, teraz się gromadzi, teraz się jednoczy. I tak samo tutaj zauważcie, w tym fragmencie jest pokazane, że ta sytuacja z takiego rozproszonego, słabego, zdziesiątkowanego choćby Holokaustem narodu teraz się tak odmieniła, że Izrael jest potęgą. Jest po prostu potęgą militarną, jest potęgą gospodarczą w tym regionie. I zobaczcie, co czytamy tutaj. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, 13 werset. Gnębiciele Judy będą wytępieni. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. Tu już mowa jest o takim zjednoczeniu pomiędzy tą północą i południem. I polecą na zachód, na zbocza filistyńskie. Razem będą łupić synów wschodu, na Edom i Moab, czyli tam Jordania i te kraje tam obok. Po prostu wyciągnął swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. I jak się teraz patrzy na to, to w regionie tamtym nie ma potęgi państwa mocniejszego niż Izraelici. Trudno by było na świecie znaleźć mocniejszych od nich. W każdym razie czytamy w 15 wersecie, że coś jeszcze Bóg zrobi. Osuszy Pan Zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, tak jak rozdzielił Morze Czerwone w momencie, kiedy oni wychodzili, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na 7 strumieni, tak iż w sandałach będzie się jej przechodzić i będzie droga bita dla resztki jego ludu. Ta droga bita to jest taka droga, którą można iść. Nie droga najeżona kamieniami, gałęziami, taka, po której no, trudno iść, tylko taka bita, którą można spokojnie przejść. I ta droga będzie przygotowana dla resztki ludu Bożego. Taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Zauważcie, że to, co Izajasz tutaj mówi, to mówi o tym, że odmiana jest możliwa dzięki Bogu. Odmiana losu, odmiana sytuacji, odmiana okoliczności całego narodu.
już pomijając, że okoliczności pojedynczego człowieka. Także zauważcie, że jeżeli my dzisiaj, każdy z nas gdzieś tam jest w jakimś miejscu swojego życia, w jakichś okolicznościach i chcemy, żeby te okoliczności się zmieniły, żeby odmienił się nasz los, żeby nie było tak, jak jest teraz, bo nam to ciąży, bo nie mamy z tego jakiegoś miejsca, żeby wyjść, to Izajasz mówi, że jest to możliwe dzięki Panu. Pan Bóg jest w stanie odmienić los całego narodu. Pan Bóg, możemy wyciągnąć z tego wniosek, jest w stanie odmienić los każdego z nas. Każdego z nas. Jaka czeka nas przyszłość? Właśnie jeżeli oprzemy swoją przyszłość na obietnicy Bożej, nie na sobie, nie na ludziach, nie na czymkolwiek innym, to Bóg może to odmienić w sposób niezwykły, cudowny, niesamowity. I teraz zauważcie, że kiedy Izajasz to widział, kiedy Izajasz to zobaczył, co czeka w przyszłości naród, on wypowiada modlitwę, która jest modlitwą dziękczynną, która jest modlitwą pewną chwały i takiej wdzięczności Bogu. Taki psalm, moglibyśmy powiedzieć, hymn dziękczynny. Tutaj mam w Biblii swojej tak nazwany ten 12 rozdział. Chcę Cię wychwalać, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, ale Twój gniew się uśmierzył i mnie pocieszyłeś. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu ufam i niczego się nie lękam. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, to On jest dla mnie zbawieniem. Zachęcam was, żebyście ten werset nauczyli się go na pamięć. Po prostu mieli go przed oczyma, że Bóg jest moim zbawieniem. Jemu ufam, nie lękam się niczego. To On jest źródłem mojej nadziei dzisiaj. To u Niego jest moje serce. To jest tak, że nie mam innej ufności, tylko w Nim. Izajasz to widział. Izajaszowi dane było zobaczyć tą odmianę, którą Bóg jest w stanie uczynić względem całego Izraela i Boga wychwala. On jest dla mnie zbawieniem, z radością będzie czerpać wodę ze źródeł zbawienia. To ogromna obietnica i taka deklaracja, zauważcie, deklaracja człowieka, który doświadczył Boga. Deklaracja tego, że ten człowiek nie ma innych źródeł nadziei, nie ma innych źródeł zbawienia. Tylko Bóg jest dla niego takim źródłem. On to wie i on Bogu za to dziękuje. I Boga wychwala. Powiecie w tym dniu, wychwalajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ogłaszajcie pośród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest wielkie, śpiewajcie Panu, bo uczynił wspaniałe rzeczy. No to jest ten biblijny język, który zawiera w sobie te wszystkie największe ludzkie dobre uniesienia, takiego oddania Bogu chwały przez człowieka, którego serce jest wypełnione wdzięcznością i radością z powodu doświadczonego błogosławieństwa. Ogłaszajcie pośród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest wielkie. I to jest też no, takie charakterystyczne, że jest tutaj wezwanie do ludów. Do ludów, czyli nie tylko sam Izrael, ale też inne ludy, inne narody są wezwane do tego, by Boga uwielbiać. I to też jest też taki wątek w tej księdze Izajasza, który pokazuje czy przypomina, że też inne narody będą narodami, które będą wychwalały Boga. Nawet jeżeli, zobaczcie, dzisiaj te narody nie są, to w którymś momencie będą. Na przykład 65 rozdział, 17 werset. Ja tylko dwa takie fragmenty chciałem przytoczyć na to, żeby pokazać to, jak Izajasz mówi o innych narodach. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię
i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one nikomu. I teraz 66 werset. Przybędę, aby zgromadzić, 66 rozdział, 18 werset i 19. Przybędę, aby zgromadzić ludzi ze wszystkich narodów i języków. Przyjdą i zobaczą moją chwałę. Umieszczę wśród nich znak i wyślę ocalałych spośród ich nich do narodów. Do Tarszisz, Pól, Lud, do Meszek, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które niczego o mnie nie słyszały i nie widziały mojej chwały. Ogłoszą moją chwałę wśród narodów. I to się dzieje. To się dzieje dzisiaj. Dzisiaj misjonarze docierają tam, dokąd wcześniej nie docierali i zwiastują Ewangelię narodom, które wcześniej tego nie słyszały. Przetłumaczone są Biblie na języki ludów, których nie ma wcale dużo. Kilka tysięcy osób i te kilka tysięcy osób ma Ewangelię w swoim języku. Zauważcie, że wypełniło się w dużej mierze to, co Izajasz zapowiedział. Wypełniło się w Chrystusie. I to nas napełnia takim przekonaniem, przeświadczeniem, że się wypełni to, co innego Izajasz powiedział. Że nadejdzie moment sądu, że nadejdzie moment wybawienia. Sądu dla tych, którzy Boga nie słuchają, a wybawienia dla tych, którzy Go słuchają. Teraz zobaczcie, oto pytanie związane z przyszłością. Co będzie w przyszłości? My w jakiś sposób wiemy, co będzie w przyszłości, ale do przyszłości, skoro wiemy, jaka ona będzie, jesteśmy przez to wezwani, żeby się przygotować. Ja chciałbym na zakończenie powiedzieć taką opowieść, która pochodzi z Włoch. Rodzaj bajki może, ale chodzi w tej opowieści o słudze, który bardzo rozzłościł swojego pana tym, jak głupio postąpił. No i jego pan mówi: przyjdź do mnie, sługo, weź swoje rzeczy i idź, szukaj po świecie kogoś, kto będzie tak głupi jak ty i oddaj mu te rzeczy. I ten sługa zgodził się, jakby potwierdzając, że jest głupi. Po prostu wziął te rzeczy i poszedł i szukał ludzi, spotykał to takiego, ale za każdym razem nie był przekonany, że spotkał człowieka tak samo głupiego, jak on sam. W końcu dotarła do niego wieść, że go Pan przyzywa z powrotem do siebie. Po tak 2 latach wrócił do niego, wszedł do jego pokoju i ten Pan mówi do niego, że sługo, wyruszam w długą podróż. Sługa słucha, tak, ale powróci pan z tej podróży któregoś dnia, tak? A jego pan mówi, no nie sądzę, żebym powrócił z tej podróży. A sługa pyta, a czy panie przygotowałeś się do tej podróży? Pan na to odpowiada, zawsze chciałem, miałem zamiar się przygotować, ale jakoś nigdy wcześniej się za to nie zabrałem i nie przygotowałem się. I sługa mówi, a więc wyrusza pan w długą podróż, nigdy nie powróci pan z tej podróży. Mógł pan zrobić przygotowania do tej podróży, ale żadnego przygotowania pan nie poczynił. Sługa wziął swoje rzeczy, które nosił od miesięcy i powiedział, oto proszę, niech pan je weźmie. W końcu spotkałem człowieka głupszego ode mnie. Także wiedząc dzisiaj, słuchajcie, co będzie w przyszłości, musimy się przygotować. Jesteśmy wezwani do tego, by się przygotować, żeby tego czasu nie zmarnować, tej wiedzy, którą mamy dzisiaj, żeby jej nie zmarnotrawić. A to zrobimy właśnie wtedy, kiedy rzeczywiście nasze życie oprzemy na Bożej obietnicy i oprzemy na tym, co ma wieczną, nieprzemijalną wartość. Na Bogu po prostu.